Siemano, z tej strony Fabian, a to jest kolejny odcinek z Grida Autosport. Lecimy sobie oczywiście dalej nasze zawody Grid, mistrzostwa Grid. Jest to... Tak, takim bolidem nie jechaliśmy jeszcze, powiem wam szczerze. Dobra. To jest pierwszy nasz wyścig z tego... Ale mi się dziwnie jedzie. Shit! To jest nasz pierwszy wyścig z tego typu zawodów, czyli z Open Wheel. Jasny gwint! Kurde, co jest? To w ogóle nie skręca. Noż chyba was posrało. Ja pieprzę do... Za cholerę tego nie idzie opanować. Czas się wziąć do roboty. Power! Nie najlepiej poszło mi na tym pierwszym okrążeniu. Berny gnój! Jeździesz tym złomem! Dobrze, tylko że trochę za ostro. Teraz o wiele lepiej. I czwarte miejsce po pierwszym okrążeniu, a mamy tutaj, przypomnę, 5. No to zresztą chyba widać. Dokładnie. Mamy uszkodzony kład kierowniczy, ale to w niczym jakby nie przeszkadza. Jakoś nie za bardzo odczuwam, żeby mi bolid w którą stronę skręcał jakoś specjalnie mocno, więc raczej to nie przeszkadza. Dobra. Oho. Shit. Teraz gościa weźmiemy, bo on się wleczy tutaj. To są prędkości, ja cię dziękuję. Dobra, jakoś się to udało. Shit. Aaron Wesley. Po wewnętrznej, come on! Przyblokował mnie trochę, jakby nie... Gdyby nie to, to bym go miał. Ale teraz go wyprzedzimy. Albo i nie, albo i tak. To jest, słuchajcie, najmocniejszy bolid, jakim do tej pory jechałem, bo bardzo szybko się rozpędza. I bardzo dużo potrafi jechać, znaczy szybko. Z dużą prędkością. Więc niewątpliwie to jest najlepszy bolid, jakim do tej pory jeździłem. No dobra. Tutaj wolniej trzeba. Pewna moc, ciśniemy, kurde. Skoro mamy możliwość karnicia się takim autem, to warto byłoby to wykorzystać, prawda? A
warto byłoby wykorzystać możliwości tego auta. No skręcaj, skręcaj. I ciśniemy. Tym autem to szybko pójdą do okrążenia. Pełna moc. Gaz wciśnięty w podłogę i zero odpuszczania. Zaliczasz najszybsze okrążenie tego wyścigu. No, jeszcze dwa okrążenia. Mam tylko jedną możliwość cofnięcia, więc jednocześnie muszę oczywiście uważać przy tej tutaj szybkiej jeździe, ale chyba nie powinno być źle jakoś strasznie. No właśnie o tym mówiłem. Takie uszkodzenia to już raczej mi nie przeszkodzą zbytnio w wygraniu wyścigu. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. A raczej nie. Mam bardzo dużą przewagę nad resztą. O! Odcięcie po raz pierwszy. Po raz pierwszy usłyszałem. Całkiem fajne. 12 tysięcy obrotów. Jasne cholera. Dwa razy więcej niż w przeciętnym aucie. Siedz. Dobra. Dawaj, rozpędzaj się. Ostatnie okrążenie. Utrzymaj prowadzenie aż do końca. Tu masz 6 biegów, słuchajcie, i szósty bieg jest wrzucany przy mniej więcej prędkości 320, więc ta formuła, podejrzewam, że pojechałaby z 350, to jest taki minimum. Myślę, że blisko 400 by pojechała przy odcinaniu, ale nie mam tutaj na tyle długiej prostej, żeby to sprawdzić niestety, a szkoda, bo... Ale może będziemy mieć jeszcze okazję, bo tu są po dwa wyścigi w tych zawodach. Ale drugi będzie chyba na tym samym torze. Nie będzie na innym. Kurczę, szkoda. Szkoda. Miażdżąca przewaga, naprawdę. Wszyscy zostają bardzo w tyle. Pięknie idzie, pięknie. No, skręcaj. I meta. Aaron Wesley wiele razy obejrzy powtórkę tego wyścigu. Wspaniałe zwycięstwo. Oczywiście. Myślę, że nie tylko ostatnie. Dobra, utrzymujemy pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołów, słuchajcie. Dobra, zawody Tuner, czyli jednak nie było tam dwóch wyścigów, a wydawało mi się, że pisali, że dwa. No to no cóż, no. Nie będę się jakoś specjalnie kłócić, prawda? Dobra, w Tuneru mamy, będziemy mieć tutaj na czas okrążenie przejechać jak najszybciej, bo to nie jest drift. Tak, to nie jest drift, tutaj będzie zwykły wyścig. Jak gdyby, no musimy, tak mi się wydaje. Tak, w odstępach jedziemy, musimy osiągnąć jak najszybszy czas na danym okrążeniu. Dobra. Ja oczywiście na początku muszę ogarnąć tor.
który już mi się nie podoba, że tutaj jest taki zakręt. Przynajmniej nie w tym aucie. Tu idzie w lewo. No, przez tu jakby hamować to będzie dobrze. Pierwsze okrążenie zawsze jest ciulowe, prawda? Ale drugie już zawsze jakoś idzie. No to jest ten tor, dobra, ogarniam. Tylko, że ciutkę dłuższy. No czyli to jest cały tor, nie? Wydłużony. Ciekawe, jak będzie po pierwszym okrążeniu. Holy shit! Takim czymś to jeszcze nie jechałem, naprawdę. To jest rzeczywiście cały, cieniutki tor. Nie no, takimi serpentynami to ja nigdy nie jechałem na tym torze. No ale cóż, aż 5 okrążeń. A zobaczysz, że jedno okrążenie trwa 2 ponad minuty. Lekko ponad 2. To będzie wyścig trwający 10 minut. No ale cóż. Myślę, że jak jego przejedziemy, to będziemy kończyć, że nie będzie sensu zaczynać kolejnego. Ten wystarczająco już będzie długi. No dobra, ale postarajmy się w takim razie tutaj dać z siebie wszystko. Jest lepiej troszeczkę w porównaniu do poprzedniego okrążenia. Pełna moc. I jak najszybciej się da, rozpędzamy się. I do następnego zakrętu. On jest w miarę łagodny. Może nie aż na tyle łagodny, żeby wpaść w niego z taką prędkością, ale... Oczywiście trochę przesadziłem, ale... Ale nie trzeba też jakoś szczególnie zwalniać. Dobra, to będzie nawrót. O, hamuj. Szybciej, 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 szybciej. Chcę mieć dobry czas. Dobra, tu już mamy minutę ponad szybciej. Znaczy minutę, goddammit, co ja gadam, sekundę. O nie, to trochę sobie poprawimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Najlepszy jest 2.06. Czyli ja muszę osiągnąć 2.04. Nie wiem czemu, ale osiągnąłem 2.03. Jak na razie. Ja jestem póki co najlepszy. No dobra, ale postarajmy się wyciągnąć jeszcze troszkę lepszy. Oni zawsze mogą mnie mimo wszystko wyprzedzić. Jest ciuteńkę lepiej. Ja się już postaram, żeby było znacznie lepiej.
Come on! Ciśnij. Dobra, tutaj ten zakręt tym razem zwolnimy troszkę. W dalszym ciągu 1/10 mamy nadrobioną sekundy. Power. Nawrót. Dobrze wyszedł. Szybciej, szybciej. O, tracimy nagle 0,2 sekundy, nie wiedz czemu. Uważaj, może będziesz musiał wyprzedzać. Jasny gwint. I co to ja wpadam w poślizg na suchym asfalcie? Wyprzedzać, no, być może nie za niedługo, ale jeszcze nie teraz na pewno. Dobra, zobaczmy, czy osiągniemy lepszy czas, czy jednak nie. No, niestety nie. Był gorszy. Także bardzo mi przykro, ale postaramy się jeszcze raz. Raz kolejny przejechać w miarę dobrze okrążenie. Wykorzystując późne hamowanie i takie tam. Jest lepiej o 0,3 sekundy niż poprzednio. A więc to raczej dobry znak. Tylko żeby dalej oczywiście jakoś to poszło. Faster, faster. Bardzo dobrze. Pełne skupienie u mnie. Tylko nie wyjeżdżaj tu na trawę cholerną. Cholerny nawrót. Kurde, mam nadzieję, że nie będę musiał wyprzedzać, bo to by było tragedia. To była tragedia, bo bym musiał wtedy. Znaczy, wtedy bym stracił po prostu czas na 100%. Szybciej, szybciej, szybciej! Jest! Tak jest! Patrzcie na ten czas! Niesamowite, tak się na niego zapatrzyłem, że zapomniałem o hamowaniu. Oh yeah. 2,40 do mnie traci Aaron Westley. A mój gość jest na miejscu 7, czyli też nie najgorzej. Tak czy inaczej ciśniemy dalej. Na szczęście to wyprzedzanie jakoś nie okazało się tragiczne, ale... Dobra, postarajmy się zaraz pokonać jak najszybciej to okrążenie. Tutaj, kurczę, nie mogę tak fajnie ściąć tego zakrętu. Jakoś mi to nie wychodzi specjalnie. Wtedy zapewne zaoszczędziłbym sporo czasu. Power, power! Tym razem o wiele lepiej. Świetny nawrót. W miarę dobrze wyszedł, ale nie wiem też, czy mnie za bardzo nie wyrzuciło z drugiej strony.
hamowanie było. Come on! No, wątpię. To raczej nie był lepszy czas, ale bardzo zbliżony na pewno do tego poprzedniego. Oh yeah. No, my zdobyliśmy pierwsze, a nasz gościu chyba siódmy albo szósty, już nie widziałem. Najważniejsze, że w zespole prowadzimy, w klasyfikacji zespołów, to jest bardzo ważne. Będziemy mieli łatwiej później. Cóż. No i słuchajcie, moje ulubione, jakże naprawdę ulubione, zawody Endurance. No kurczę, to jest... No cóż, ale no, oczywiście no, to już nie w dzisiejszym odcinku, bo już mamy za mało czasu. Ja sobie, słuchajcie, te kwalifikacje prawdopodobnie przejadę poza odcinkiem, bo chyba nie będę tego pokazywać w odcinku, sam nie wiem, bo to troszeczkę traci się na to czasu, wiecie? Kwalifikacje, 3 okrążenia bez powtarzania. A później przez 12 minut mordęgi. Także, no cóż... Nie, dobra, myślę, że przejadę te kwalifikacje jednak, słuchajcie, w odcinku normalnie, żebyście właśnie chociaż raz zobaczyli, jak to wygląda, a później najwyżej będę sobie to już przejrzał poza odcinkiem. Póki co dzięki serdecznie za obejrzenie go i oczywiście zapraszam do kolejnych, trzymajcie się i cześć!